Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 123, raz, dwa, trzy, odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Historia powstania dzisiejszego odcinka jest bardzo ciekawa i liczy ona dobre 20 minut w tym momencie, kiedy siadam do nagrania, ponieważ tak jak wiecie, jest to ostatni odcinek w starym roku 2020 i wbrew temu, co mówi wstęp, jest to odcinek solowy. I to jest materiał, który troszeczkę zapowiadałam, ale planowałam wrzucić go dla Was w następny poniedziałek, czyli, o ile się nie mylę, 4 stycznia. Stwierdziłam, że zrobię sobie taką przerwę świąteczną, też nie było mnie w mediach społecznościowych przez wiele dni podczas świąt i pomyślałam, nic się nie stanie, jak raz nie będzie podcastu, ja też muszę trochę, może wyluzować pod koniec tego roku. I mam taką prawidłowość, że jak zniosę, znaczy wiecie co, myślę, że wiele osób tak ma, że jak znosimy z siebie presję zrobienia czegoś, to nagle przychodzi nam to z większą łatwością i lekkością. I tak było właśnie z tym dzisiejszym podcastem, z tym odcinkiem solowym, ale przyznam szczerze, że parę osób miało swój wkład w to, że ten odcinek idzie dzisiaj. Mam nadzieję, że się udało. Mam nadzieję, że on idzie dzisiaj, czyli 28 w poniedziałek, prawdopodobnie w godzinach wieczornych. Ale dostałam tyle wiadomości pełnych smutku na temat tego, że nie ma dzisiaj podcastu, że stwierdziłam w sumie, to ja go nagram dzisiaj. To jest odcinek, który planowałam od dłuższego czasu. W zeszłym roku był odcinek noworoczny, który poświęciłam temu, w jaki sposób ja podsumowuję rok i bardzo Was zachęcam do posłuchania tego odcinka. Co prawda ja go nie słuchałam ponownie, ale mam nadzieję, że nadal bym się pod tym podpisała, ponieważ ja od wielu lat poświęcam te ostatnie dni roku, ten okres świąteczny na taką autorefleksję, na ogólną refleksję nad upływającym rokiem. Także w tym podcaście zawarłam wszystko, co sobie spisuję. Tak oczywiście zrobiłam i tym razem. I niezmiennie zachęcam do tego wszystkich Was. Tego jednak nie będzie dotyczył ten odcinek, ponieważ postanowiłam w tym programie, w tym 121 odcinku, podzielić się z Wami moimi inspiracjami roku. To jest formuła zaczerpnięta bezpośrednio z mojego kanału na YouTubie, gdzie co miesiąc opowiadam Wam o wybranych, wyjątkowych książkach, filmach, czy też potrawach, kosmetykach. Tych kategorii jest bardzo dużo i zawsze co roku robię takie całoroczne podsumowanie, ale doszłam do wniosku, że forma filmowa, YouTubowa jest zdecydowanie za krótka, ponieważ ja bardzo lubię mówić, to po pierwsze, może dlatego mam podcast, a po drugie, wierzę, że też słuchacze podcastu z chęcią dowiedzą się, co takiego ciekawego zainspirowało mnie i mam nadzieję zainspiruje też Was w nadchodzącym roku, bo te rzeczy są absolutnie aktualne. Także to będzie pierwsza część tego podcastu. W ogóle mam wrażenie, że jestem dzisiaj taka wyciszona, ponieważ już słońce zachodzi, jest po godzinie 15, jest spokojnie, jest cicho i mam nadzieję, że taka będzie właśnie aura tego odcinka. Natomiast w drugiej części mojego dzisiejszego monologu powiem Wam trochę o postanowieniach noworocznych. Tak jak nie miało być tutaj za dużo prywaty, jeśli chodzi o dzielenie się moim podsumowaniem roku, tak myślę, że wspólna dawka motywacji na nowy rok nikomu nie zaszkodzi. Też dla mnie taka forma solowa jest, przyznam Wam szczerze, dość mało komfortowa. Przywykłam do tego, że zazwyczaj są ze mną goście i ja wtedy jestem zdecydowanie bardziej zrelaksowana, pomimo że oczywiście zajmuję się wtedy aktywnym słuchaniem i prowadzeniem rozmowy. Jednak zawsze czuję taki lekki stres, kiedy mówię do Was sama. Postaram się to przełamać. Może to będzie właśnie jedno z moich postanowień noworocznych. Dajcie znać, czy lubicie odcinki solowe, bo może ja potrzebuję więcej zachęty i też zależy mi na Waszym feedbacku, czy iść w tę stronę, bo zastanawiałam się nad tym, czy by jeden odcinek w miesiącu nie był jakąś formą moich przemyśleń. Także zostawiam to dla Was. Piszcie na Instagramie Karolina Sobańska Podcast albo na YouTubie pod odcinkiem podcastu.
Ale moi drodzy, przechodzimy do tych moich inspiracji roku. Mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe, bo mam dla Was sporo rzeczy z różnych kategorii. Więc mamy kategorię taką jedzeniową, od której zacznę, tak tradycyjnie. Mam kategorię, powiedzmy, zdrowotno-wellnessową, mam kategorię kulturalną, mam kategorię urodową i mam kategorię inne, czyli rzeczy, które po prostu nie pasują do niczego. Zacznę od tego jedzenia i postaram się tak pokrótce o tym powiedzieć. Pierwszym moim ulubieńcem, dużym odkryciem, o którym też bardzo dużo mówiłam w ostatnim czasie, jest matcha i moje zaprzestanie picia kawy. Więcej o tym w podcaście chyba 118, o moich zdrowych nowych nawykach z 2020 roku. Też jest o tym osobny film na YouTubie, więc nie będę tutaj za bardzo wchodziła w szczegóły tego, jak to się stało, że przestałam pić kawę. Uprzedzam, że nie przestałam jej pić w ogóle, ale nie piję jej rano i rozpoczynam moje dni zazwyczaj od matchy. Choć przyznam szczerze, że ostatnio nawet i ta matcha nie jest mi potrzebna, ale to jest w ogóle temat na osobną dyskusję. Matcha jest wspaniała, przepyszna, zdrowa i działa znacznie lepiej na moje zdrowie i fizyczne, i psychiczne o poranku. Także ja, odkąd piję matchę, zobaczyłam niesamowite efekty na tym, jak zbalansowany jest mój nastrój, właśnie jak nie wahają się moje poziomy energii, a przy okazji cieszę się, że nie zalewam kawą żołądka z rana, ale tak jak mówię, w opisie Wam dam więcej materiałów na ten temat, ale zdecydowanie matcha na prezydenta i ja zamawiam moją matchę z... O, tutaj fajnie zagrałam słowami, bo zamawiam matchę z firmy Moja Matcha. Także moją matchę z mojej matchy i parzę ją zawsze ceremonialnie w specjalnej ceramicznej czarce, używając specjalnego bambusowego narzędzia i zalewam ją wodą z dodatkiem mniej więcej pół na pół mleka. Mimo wszystko moim ukochanym jest mleko owsiane, a jeżeli uda się je spienić, to już w ogóle jest szał. Także na pewno matcha jest moim wielkim wyróżnieniem tego roku. Druga rzecz to jest, słuchajcie, rumianek. Ja, która nie cierpiałam smaku rumianku, kojarzył mi się z byciem chorą jako bardzo małe dziecko. Coś mi się kojarzy, że rodzice mnie kąpali w rumianku. Ja nie wiem. Jakieś takie mam dziwne przebłyski. Niemniej kocham rumianek i piję go nałogowo i w tym roku pobiłam rekord spożywania tego napoju. Jest on wspaniały, szczególnie pod wieczór, szczególnie po jedzeniu, przed snem, wycisza, koi nasze brzuszki i jest po prostu cudowny. Lubię też koper włoski i lubię miętę, ale rumianek zdecydowanie wygrywa. Kolejną rzeczą w tym dziale gastronomicznym, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, są restauracje. I oczywiście mamy specyficzny rok i trudny rok na pewno dla całej branży restauracyjnej. Tym bardziej wydaje mi się, że jeżeli mamy taką możliwość, to super jest gastronomię wspierać. I ja zdecydowanie z uwagi też na moją przeprowadzkę do Warszawy mogłam zaznać cudownych doświadczeń smakowych w restauracjach warszawskich. Naprawdę Warszawa jest niesamowitym miejscem, jeśli chodzi o roślinne dania, także polecam i jestem bardzo wdzięczna, że mogę w tym uczestniczyć. Natomiast chciałam wyróżnić trzy potrawy w moim plebiscycie i pierwsza z nich to będzie pizza. Uwaga, słuchajcie, ja nigdy nie przypadałam za pizzą. Lubiłam, mam taką tradycję, mieliśmy taką tradycję rodzinną, jak byłam mała, że raz na jakiś czas zamawialiśmy pizzę, taką polską pizzę. Moja ulubiona to była oczywiście 4 sery i wiecie jak to było z tą pizzą. Zjesz 2 kawałki i padasz, a teraz jako, że swój renesans przechodzi pizza napolitańska, to spokojnie można całą pizzę na raz zjeść. Mam nadzieję, że nie jestem tutaj sama. W każdym razie moim odkryciem i tą pizzerią, która w zasadzie rozbudziła moją miłość do pizzy, jest przyjemność. Teraz już wege przyjemność, wcześniej przyjemność warszawska, a w ogóle to oryginalnie przyjemność z Poznania, tak mi się wydaje. I ich pizza kebab, to jest pizza kultowa, która teraz jest już w stałym menu, ale to była pizza taka wakacyjna z parmezanem roślinnym, na pewno z marynowaną cebulą czerwoną i z krajanką sojową, czyli z takim sosem pomidorowym z mielonym mięsem roślinnym. I na to były 2 sosy takie majonezowe. Jeden był ostry, a drugi nie wiem jaki. I na to była świeża kolendra i mięta. I powiem Wam, zdaję sobie sprawę, że te połączenia brzmią super dziwnie,
ale to jest po prostu poezja i bardzo wielu osobom tę pizzę poleciłam i wszyscy mówią, że jest git. Także jeżeli macie okazję, to zapraszam serdecznie. I drugim daniem jest też danie kultowe, o którym wiele z Was możliwe, że słyszało, ponieważ jest to słynny ramen, tantamen z Vegan Ramen Shop. To jest coś pysznego. Pizza i ramen to są zdecydowanie moje dwa odkrycia. I to jest ramen bardzo ostry, kremowy, sezamowy, z też sojowiną, czyli właśnie z taką ala wołowiną, sojową, mieloną. No coś po prostu boskiego. I trzecie miejsce na pudle to będą naleśniki. Nie pamiętam, jak one się nazywają, ale ja na nie mówię naleśniki trochę takie ruskie, bo to są naleśniki z twarożkiem z nerkowców w sosie czosnkowo-koperkowym. To pięknie brzmi, wspaniale to brzmi. Mimo, że jestem świeżo po świętach, to nadal bym zjadła. I to jest danie z Wege Miasta. To jest Wege Miasto i Kafe Miasto. Jakieś jedno z najstarszych w ogóle roślinnych miejsc w Warszawie. I dopiero teraz w wakacje udało mi się tam zawitać. I naprawdę to są po prostu cudowne, swojskie smaki. Polecam. Jeśli chodzi o dział jedzenia i rzeczy, które ja ugotowałam, to też mam dla Was moje dwa odkrycia i na pewno numerem jeden będą gofry, które mogliście oglądać na moim YouTubie i Instagramie w dużej ilości. Gofry, które w czasie pandemii podbiły mój rodzinny niedzielny stół. Do tej pory, kiedy jestem w domu w niedzielę, zawsze robię brunch w postaci gofrów. To są gofry gryczane. Jest to przepis jarzynowej, który Wam postaram się podlinkować, ponieważ to są po prostu boskie, proste gofry z kaszy gryczanej, które trzeba zacząć robić dzień przed podaniem, ponieważ ta kasza gryczana musi nam sfermentować, trzeba ją namoczyć, potem zblendować i potem ona sobie leży. Dodajemy do niej jogurt lub śmietanę kokosową i powiem Wam, że to są gofry, które ja już teraz opanowałam do perfekcji, wszyscy je uwielbiają, są najlepsze na świecie, są zdrowe i pyszne i na pewno umiliły i osłodziły ten rok nam wszystkim w mojej rodzinie. I ostatnią rzeczą z działu gastro, którą sama przygotowałam, to było domowe kimchi. W ogóle kimchi, które jest teraz bardzo, bardzo popularne. Można je dostać w wielu miejscach. Ja jednak jestem zwolenniczką zrobienia domowego kimchi. To udało mi się zrealizować właśnie podczas wiosennego lockdownu. Potem zrobiłam jeszcze na warsztatach sobie dosyć spory słoik i do tej pory podjadam. Także kimchi, oczywiście wspaniałe źródło probiotyków. Coś bardzo zdrowego i też przepysznego, ostrego. No i tak prostego do przygotowania, nawet bez papryki, gochugaru, można je zrobić. Także polecam Wam taki banalny przepis, najprostsze kimchi właśnie jadłonomi, gdzie można je zrobić bez tej papryki i też wychodzi super. Także tutaj, moi drodzy, zamykam ten pierwszy dział i chciałam powiedzieć, że troszeczkę ze mnie jest gapa, bo zapomniałam powiedzieć we wstępie, że oczywiście to był dla wszystkich bardzo dziwny rok, to był bardzo trudny rok, ale też uważam, że to był bardzo ważny rok i na pewno był to przełomowy rok dla mnie samej i wiele rzeczy zadziało się w mojej głowie, w moim sercu i mogę Wam tylko powiedzieć od siebie, że jestem bardzo za niego wdzięczna mimo wszystko i głęboko wierzę w to, że z każdej nawet najtrudniejszej i wydawać by się mogło najbardziej niesprawiedliwej i nie po naszej myśli sytuacji, można wynieść coś dobrego, coś, co może w pierwszej chwili nie wydaje nam się pozytywne, ale ma wpływ na to, że my się rozwijamy i stajemy się lepszymi, mądrzejszymi i spokojniejszymi ludźmi. Także miało nie być zbyt wielu moich refleksji, ale trochę udało mi się może coś przemycić. Następny dział, o którym miałam powiedzieć, to jest dział wellness. I powiem Wam, że super było wracać sobie do różnych moich odkryć z tego roku, bo o wielu rzeczach już zapomniałam, bo ten rok minął nam bardzo szybko i bardzo wolno. Ja mam takie przeświadczenie, że mi czas upływa naraz bardzo szybko i bardzo wolno. Dajcie znać, czy też tak macie, ale niby niewiele się wydarzyło, a to nagle marzec zmienił się w grudzień. Rozumiecie, co mi chodzi. W każdym razie, właśnie w marcu wkręciłam się w temat olejków eterycznych i to są najwyższej klasy olejki eteryczne naturalne. Oczywiście ze sprawą Asi Łożyńskiej, też polecam Wam podcast o olejkach. I powiem Wam, że właśnie w marcu, kiedy czułam, że wisi nade mną jakieś przeziębienie, to bardzo pomagałam sobie olejkami i tutaj szczególnie dwa olejki grały ważną rolę i pierwszy z nich to jest taka mieszanka olejków, w ogóle mówię o olejkach z marki doTERRA, są w ogóle chyba tylko dwie takie certyfikowane, znane marki olejków eterycznych,
bo bardzo ważne jest, żeby kupować je z dobrego źródła, słuchajcie, to jest kluczowe, bo nie chcemy się zatruć i używać je oczywiście zgodnie z opakowaniem. Ja stosowałam jedną kropelkę olejku na kubek bardzo ciepłej wody. W ogóle będę sobie popijać herbatę w trakcie tego nagrania, więc teraz wybaczcie, uwaga. Nie piję rumianku, nie piję maczy, teraz akurat piję miętkę. Jest to olejek On Guard, jest to taka mieszanka właśnie, która ma nas wspomóc, jest właśnie na straży naszego zdrowia, kiedy czujemy, że jest jakaś właśnie zmiana pogody, przesilenie i obawiamy się, że się zaziębimy, także bardzo Wam polecam. Kiedy rzeczywiście czułam się trochę słabiej, to brałam sobie na łyżeczkę jedną kropelkę olejku z oregano, który jest bombą zdrowia. To już jest taki naprawdę ostateczny rachunek. Co Wam jeszcze mogę polecić? Mogę polecić na jakieś niedoskonałości, wypryski, olejek z drzewa herbacianego. Do prania zaczęłam używać olejku lawendowego i kiedy się za bardzo najadłam pasty bezjajecznej w Wielkanoc, to też sobie piłam tak zwany Zengest, czyli olejek na trawienie. To jest bardzo fajna gra słów. Chodzi o to, żeby nasza digestion, czyli nasze trawienie było zen. Także polecam Wam serdecznie. Linkuję Wam wszystko oczywiście u dołu. Kolejnym wellnessowym ulubieńcem są okulary blokujące niebieskie światło. O tym można było posłuchać w podcaście podlinkowanym w opisie. I to są okulary, które mają kolor pomarańczowy, są produkowane przez polską markę iShield, którą Wam bardzo serdecznie polecam. Są naprawdę super sprawdzone produkty. I je zakładamy 4 godziny przed pójściem spać, kiedy patrzymy się w ekrany komputerów, telefonów czy telewizorów i one blokują niebieskie światło, które oczywiście działa bardzo niekorzystnie na nasz organizm, ponieważ nasz organizm przez to nie zdaje sobie sprawy, że kończy się dzień, wcale nie przygotowuje nas do snu, nie sprzyja wydzielaniu melatoniny, w sensie to światło niebieskie. W związku z tym my możemy mieć problem z zaśnięciem i nasz organizm odczuwa niepotrzebny zupełnie stres. Także jeżeli macie jakiekolwiek problemy ze snem, czy w ogóle z relaksowaniem się, z wyciszeniem, możliwe, że po prostu niebieskie światło od komputera robi Wam dużą krzywdę. Także to był na pewno dla mnie super upgrade i dowodem na to, że rzeczywiście to działa, było to, kiedy ja montując coś przed laptopem, czułam, że opada mi głowa, bo zasypiam. Także to naprawdę działa. Zresztą razem z Sebastianem właśnie z iShield podczas podcastu robiliśmy test, że rzeczywiście to okulary blokują w 100% światło niebieskie, także polecam serdecznie. Kolejną rzeczą, moi drodzy, też związaną z technologią, tylko nieco od drugiej strony, są moje weekendy offline. To jest decyzja roku, naprawdę decyzja roku, którą podjęłam również wiosną, podczas wiosennego właśnie lockdownu, kiedy bardzo, bardzo przewartościowałam swoją codzienność, jak pewnie parę innych osób, i postanowiłam zadbać o swoją rutynę i dlatego też odinstalowywałam Instagrama na weekendy i z małymi przerwami robię to do tej pory, teraz zdecydowanie bardziej rygorystycznie, ponieważ dostrzegam, jak wiele daje mi to korzyści, zresztą też o tym mówiłam w tym solowym odcinku 118, ale to sprawiło, że ja zaznajomiłam się nieco bardziej z moją codziennością, bez konieczności uwieczniania czegokolwiek, mówiąc najprościej. Zaczęłam dostrzegać to, co jest najważniejsze, to jak to jest robić rzeczy dla samego ich robienia, wiedząc, że nikt na świecie się o tym nie dowie. I choć to może brzmieć dla wielu osób abstrakcyjnie, wierzę, że niestety wielu z nas coś takiego odczuwa, szczególnie dla mnie to było intensywne jako dla twórcy, już nie mówiąc o tym, że wszystko w czasie lockdownu w internecie się działo, więc trudno było od tego uciec, a mi to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pomogło i trochę nauczyło mnie właśnie żyć w tym analogowym trybie po prostu dla siebie, dla moich najbliższych, także polecam. I ostatnią rzeczą z działu wellness jest yoga. Yoga, która w moim życiu była od lat, tak naprawdę nauczyłam się jej, nauczyłam się z nią żyć za pan brat w tym roku. Yoga w domu to jest ogromny, ogromny highlight tego roku. Ćwiczę jogę z Eli Wierkowską albo z Magdą Jogą. Magdą Jogą, nie wiem, czy powinnam tak to odmieniać, ale z Magdą Janik. Oczywiście Wam podlinkuję. Czasami ćwiczę też z aplikacją Allo Moves. Bardzo fajna. Tam mam takich swoich dwóch ulubionych instruktorów. To jest Bryony Smith i
Calvin Cortina, mi się wydaje, nie wiem jak się czyta jego nazwisko. W każdym razie regularne stawanie na macie stało się dla mnie wspaniałym rytuałem, czymś bez czego nie wyobrażam sobie swojej codzienności i też polubiłam ćwiczenia właśnie dzięki jodze, która była ze mną przez lata, ale teraz naprawdę ją kocham. Jest super, widzę też duży progres, wiele fajnych rzeczy się zadziało w moim życiu właśnie związanych z jogą. Takich po prostu dla mnie, nie mówię tu o żadnych zawodach i wyjazdach, ale choćby właśnie to słynne już stanie na głowie, czy różne inne nowe rzeczy, których nauczyło się moje ciało właśnie za sprawą systematycznej praktyki, to jest coś, za co będę jodze wdzięczna. Mówi się, że joga zaczyna się poza matą, także wierzę w to, że praktyka jogi połączona też z praktyką medytacji, która jest moim ulubieńcem od lat, mają ogromny wpływ na moje zdrowie psychiczne, także dzięki jogo, że jesteś. Naprawdę. Czas, moi mili, na dział kulturowy i patrzę teraz na moją ściągę i ja też chyba chciałam sobie utrudnić życie, bo bardzo wiele rzeczy sobie napisałam skrótowo i teraz jednocześnie mówiąc i starając się rozszyfrować te skróty, to jest ciekawe doświadczenie, powiem szczerze, ale już wiem. Zaczynamy od książek. Pierwszą książką, o której powiem, jest książka Big Magic, napisana przez Elizabeth Gilbert. Jest to kobieta, która napisała, może kojarzycie, Jedz, módl się, kochaj. Tamta jest oczywiście książką fabularną. Natomiast Big Magic to jest książka, nie wiem jak to nawet nazwać, no nie chcę tego nazwać jakaś self-helpowa. To jest książka po prostu o tym, co mówi podtytuł, jak żyć kreatywnie pomimo strachu, więc jest to książka dla wszelkiego rodzaju artystów, ale możemy tutaj się górnolotnie wypowiedzieć, że artystą jest przecież każdy z nas w jakiejś formie, w jakiejś sferze życia. I mówi ona właśnie o tym, że strach jest nieodzowną częścią naszego życia, zupełnie tak jak stres. I jeżeli czegoś się boimy, nie powinno to być powodem do tego, aby rezygnować z naszych marzeń, tylko działać pomimo tego stresu, trochę się z tym stresem, chciałam powiedzieć strachem, ale stresem i strachem, powiedzmy jeszcze raz strachem, żeby się z tym strachem zaprzyjaźnić i znaleźć sobie odwagę, żeby patrzeć na ten strach i mimo wszystko działać. Jest to książka, która bardzo pozytywnie wpłynęła na moje życie właśnie też jako osoby tworzącej. Ma multum niesamowitych cytatów i inspiracji, ciekawych anegdot, więc polecam Wam naprawdę z całego serca, choć bardzo chciałabym przytoczyć Wam jeden fragment. Nie planowałam tego, ale powiem Wam. Jest taka bardzo ciekawa koncepcja w tej książce, mówiąca o tym, że pomysły są jak istnienia, że pomysły krążą po świecie i szukają odpowiednich osób do tego, żeby wcielić je w życie. I przychodzą one do nas i pytają nas, czy jesteśmy gotowi. Jeżeli jesteśmy gotowi, to zaczynamy działać i wprowadzać właśnie w życie ten pomysł, a jeżeli nie jesteśmy gotowi, możemy na przykład powiedzieć o tym pomyśle komuś i wtedy ten pomysł trafia na lepszego kandydata. Czasami jest tak, że chcemy ten pomysł zrealizować, ale on tak długo czeka, aż my się zbierzemy i zmotywujemy, że po prostu ma dość, idzie do kogoś innego. Więc nie wiem, czy to w jakiś sposób brzmi dla Was sensem, ale dla mnie to było bardzo ciekawe, bo wielokrotnie tak miałam, że czułam, że jakiś pomysł we mnie dojrzewa. Wielokrotnie miałam tak, że czułam, że jakiś pomysł mnie opuścił, a potem widziałam rzeczywiście, że ktoś ten pomysł zrealizował. Ale też, żeby nie zakończyć tego w takim zawieszeniu, to dodam, że bardzo ważną lekcją dla mnie z tego roku jest choćby to, że nikt nam nie może zabrać naszego pomysłu, bo nikt nie zrobi żadnej rzeczy po naszemu. Tak, jeżeli obawiamy się, że ktoś zrealizuje właśnie jakiś nasz pomysł, albo że ktoś napisze książkę taką jak my, pamiętajmy, że nikt nie napisze tego tak jak my. Jeżeli to ma być nasze, to tylko my możemy być autorami, więc ta książka między innymi nauczyła mnie takiego spokoju, że jeżeli będę gotowa, to stworzę coś, co będzie miało sens i będzie w pełni moje, ale nie żyję w strachu, że coś zostanie mi odebrane, bo wszystko jest tak, jak powinno. Karolina Coelho, moi drodzy. Druga książka to jest książka, o której po prostu powiedziałam w tym roku tyle razy, że czuję się jak zdarta płyta, ponieważ temat rytmu dobowego to jest coś, do czego czuję ogromną pasję. Temat cykliczności, temat tego, jak ważne jest, aby nasze życie było jak najbardziej powtarzalne, oczywiście zachowując dużą dozę ekscytacji. Chodzi mi tutaj o stałe godziny chodzenia spać, o mniej więcej stałe godziny posiłków, o w miarę jednakowe okno żywieniowe każdego dnia. W ogóle chciałam powiedzieć, że pozwólcie, że się troszeczkę tutaj spouchwalę, ale
miało miejsce takie śmieszne nieporozumienie przy tym podcaście 118, gdzie mówiłam o stałych porach posiłków, gdzie powiedziałam, że moje okno żywieniowe jest od 8, mniej więcej od 8 do 20, gdzie po 8 piję tam kawę czy maczę i o 19 jem kolację, czy tam o 20 jem kolację. I mam tutaj oczywiście na myśli, że rozpoczynam kawą, potem jem śniadanie, potem jem obiad, a potem jem kolację i o godzinie 20 to okno się zamyka. A niestety parę osób zrozumiało, że ja piję kawę, potem jem kolację i to jest finał na ten dzień, więc tutaj jest sprostowanie dla w razie braku komunikacji. Nie będę już tego dalej komentowała. W każdym razie książka, o której chcę powiedzieć, to jest książka, jak się nazywa ten pan, Sachin Panda. Jest. I książka nazywa się Jedz, śpi i ruszaj się w zgodzie ze swoim rytmem okołodobowym. Świetna książka popularno-naukowa. Nie jest to lanie wody poradnikowe, nie jest to też naukowy po prostu bełkotowywód. Jest to super połączenie praktyki i badań naukowych wieloletnich, także mega konkret, ale super przystępne. Polecam Wam naprawdę z całego serca. Wierzę, że po prostu już tyle o tym mówiłam, że będzie wykupiona wszędzie, bo każdy powinien to wiedzieć. Takie jest moje zdanie. Serial. Jeśli chodzi o serial, wydaje mi się, że w tym roku nie obejrzałam zbyt wielu seriali, ale chciałabym wyróżnić dwa. Pierwszy z nich to będzie Love Life. I aż się sama zdziwiłam, że wybrałam ten jako pierwszy. Jest to serial HBO z Anną Kendrick, którą bardzo, bardzo lubię. Ona grała w Zmierzchu, tam zaczęła, potem grała w takim w chmurach. Grała też chyba w Glee, nie wiedziałam tego. W każdym razie jest to świetna aktorka. Jest to bardzo piękny serial, który na przestrzeni kilkunastu lat opowiada życie miłosne głównej bohaterki. Także jest to stricte serial o związkach, ale o relacjach. Bardzo dojrzały i super zrobiony w ogóle też estetycznie, bardzo ciekawy i polecam po prostu wszystkim. No więcej nie będę zdradzać, naprawdę coś świetnego. I drugi serial to jest Sex Education, chyba dwa teraz wyszło, czy trzy, nie wiem, ale kocham cały ten serial, obejrzałam ostatni sezon właśnie w tym roku. Uważam, że jest to serial wybitny, który mam nadzieję, znaczy życzyłabym sobie, żeby był na antenie, kiedy ja byłam młodsza, bo to jest serial odpowiadający na wiele pytań młodości, który po prostu edukuje młodzież, a nie im oczy mydli. Tyle mogę powiedzieć jako starsza pani. I na koniec film. Powiem Wam, że obejrzałam bardzo dużo filmów, szczególnie w pierwszej części roku. Głównie jakieś takie filmy z lat 80., 90., które odgrzebywałam z moją mamą podczas kwarantannowania. Ale mimo wszystko, jeżeli miałabym wybrać jeden film, który najbardziej mnie poruszył w tym roku, pierwsza moja myśl to jest film Historia małżeńska. To jest film nominowany do Oscara w tym roku. On chyba nie dostał Oscara, prawda? Film z Adamem Driverem i ze Scarlett Johansson. I to jest film o małżeństwie, o miłości, o relacjach. Film bardzo prawdziwy, życiowy i trudny. Film, który jest przepięknie zrobiony, ma niesamowity scenariusz i gra aktorska jest iście wybitna. Także naprawdę ja go bym z przyjemnością obejrzała ponownie, bo go tak dobrze nie pamiętam, a myślę, wydaje, że widziałam go jakoś w lutym czy w styczniu. Także polecam Wam naprawdę z całego serca. Jest to oczywiście dramat, ale jest świetny. Następnie chciałabym powiedzieć kilka słów o produktach kosmetycznych. Bo wiem, że jest wśród nas wiele kobiet, które stosują kosmetyki naturalne, nietestowane na zwierzętach, wegańskie i w ogóle temat pielęgnacji jest, myślę, dosyć powszechny i bliski też mojemu sercu od jakiegoś czasu. I na pewno moim największym ulubieńcem tego mijającego roku jest marka Purita. Marka Purita to jest moja zaprzyjaźniona marka. Pozdrawiam całym sercem. Polecam Wam też podcast z Szymonem, założycielem marki właśnie o pielęgnacji naturalnej, bo tam rozwijamy wszelkiego rodzaju mity. Wybaczcie, postanowiłam sobie, że nagram ten odcinek ciągiem. Tak też się dzieje. I strasznie chcę mi się pić. W każdym razie jest to bardzo, bardzo fajny odcinek, który cieszy się niesamowitą popularnością i ja naprawdę nigdy w życiu nie byłam tak wierna jakiejś marce kosmetycznej. Ja używam ich produktów już od wielu, wielu, wielu miesięcy i cały czas wymieniam moją kosmetyczkę na te same produkty, więc na pewno polecam Wam mydła do mycia twarzy. Więcej o mydłach znajdziecie w tym podcaście. Nie będę tutaj adwokatem mydeł. Następnie tonik.
Może być to ten zwykły tonik albo tonik dla skóry trądzikowej, oba są świetne. Krem u mnie zawsze, Face Mousse, to jest coś cudownego. Jest też krem trądzikowy, który się dobrze sprawdza, ale Face Mousse jest cudowny. I są też olea, oleum pokrzywowe, właśnie takie trądzikowe na zmianę z nagietkowym na podrażnienie. Naprawdę polecam Wam całym sercem. Nawet mam płyn do dezynfekcji z Purite. Po prostu wszystko z Purite jest najwspanialsze. Cudowna marka, która ma najwyższej, naprawdę najwyższej jakości, wspaniałe, bliskie planecie produkty, to skąd pozyskują surowce, to w jaki sposób potem utylizują te czy też jakieś produkty uboczne, naprawdę to jest złoto. To jest złoto, polecam, podpisuję się całym sercem. Drugą rzeczą, to będzie konkretny produkt z innej zaprzyjaźnionej marki, czyli z Recibo, to jest Instant Beauty Mask, to jest maseczka do twarzy, która po prostu jest super, nie wiem. Jakoś tak nigdy nie rozumiałam tego, że kobiety polecają maseczki, bo ja nigdy nie widziałam różnicy, ale powiem Wam szczerze, ta maseczka to jest naprawdę Instant Beauty, jest naprawdę ekstra, także polecam. I jeszcze z takiego działu bardziej kosmetyków kolorowych, choć powiem Wam, że można na palcach dwóch rąk zliczyć okazje, podczas których ja się pomalowałam w tym roku, bo to był na pewno dla mnie taki no make-up rok, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, gdzie nie dlatego, że nigdzie nie byłam i mnie to nie obchodzi i czuję się brzydko, tylko dlatego, że przez to, że na początku rzeczywiście nigdzie nie byłam, to polubiłam bardziej swoją twarz w wersji naturalnej, przyzwyczaiłam się do niej i to jest ciekawe, bo powiem Wam, że się strasznie w tej sekundzie rozproszyłam, bo mój pies zaczął szczekać i mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Poczekajcie, muszę wrócić. Okej, więc tak, przyzwyczaiłam się do swojej twarzy, co jest mega ważne. W ogóle chciałam powiedzieć, że czytałam, że kiedy się pomalujemy, to w oczach innych osób stajemy się atrakcyjniejsi o od 3 do 5%. A nam się często wydaje, że jak się pomalujemy, to wyglądamy po prostu jak 100 razy lepszy człowiek, a uwierzcie mi, to jest 3 do 5%, więc czasami może się nie opłaca tak zalepiać tej twarzy. Więc tak, druga kwestia jest taka, że skupiłam się naprawdę na pielęgnacji i wtedy automatycznie tego makijażu potrzebujemy mniej. Co więcej, wydaje mi się, że też moja cera była w gorszym stanie, kiedy się malowałam, bo najzwyczajniej w świecie słabo stosowałam demakijaż. Ale jeżeli już jesteśmy przy kosmetykach kolorowych, to ja bardzo lubię użyć takiego lekkiego BB creamu, żeby sobie koloryt skóry wyrównać i moim zwycięzcą tego roku na pewno będzie dawny ulubieniec jeszcze z Berlina, czyli sprzed 3 lat prawie, to jest Fabulous Face, krem FF, więc nie BB, nie CC, tylko FF. I to jest wspaniały produkt marki Fridge, który trzymamy w lodówce i stosujemy go tak jak BB Cream i on po prostu w przepiękny sposób wchłania się i dostosowuje się do naszego koloru skóry. Także jest super lekki, naturalny efekt też z dodatkowym kryciem. Także no, moim zdaniem coś genialnego. I na końcu w dziale urody, ale jeszcze nie na końcu podcastu, bo jeszcze mamy dział inny, pamiętajcie. Mam produkt kontrowersyjny, ponieważ jest to produkt burżujski. Zaznaczę, że ja ten produkt dostałam, bo bym go nie kupiła raczej tak bez większego przemyślenia w podstawowej wersji cenowej. Jest to suszarka Dysona. Ja nie wiem, ile ona kosztuje dokładnie, ale to są jakieś duże kwoty. Ale powiem Wam szczerze, że byłam bardzo sceptyczna. Po pierwsze, co może zrobić suszarka za tyle pieniędzy, ale nie wyobrażam sobie bez niej życia. To jest ten Air Wrap znany. Ja go widziałam po raz pierwszy w Stanach w zeszłym roku i ja mam włosy naturalnie kręcone, które nie są czymś, co lubię najbardziej, bo jak przystało na każdą kobietę, chcemy mieć inne włosy niż mamy, więc ja bym chciała być blondynką z prostymi włosami. No jeszcze nie zaszalałam na tyle, żeby sobie spalić włosy rozjaśniaczem? Jak się mówi? Wybielaczem? Bliczem. Ale od długiego czasu już prostowałam je na szczotkę, czyli suszyłam je na szczotkę, co zajmowało bardzo dużo czasu i potem miałam trochę taki efekt, nie wiem, gospodyni z przedmieść amerykańskich. To był spoko efekt, ale powiem Wam, że jakoś latem stałam się posiadaczką Dysona i to naprawdę ułatwiło mi życie. Po pierwsze, to on daje efekt naprawdę takich prostszych włosów. Może nie są super proste, ale jak dla mnie są postępno prostsze niż na szczotkę, ale to zajmuje 10 minut, 10-15 minut. Ja sobie dzielę te włosy na dwie sekcje, podsuszam jedną końcówką, a następnie używam końcówki takiej szczotkowej, która je prostuje. Powiem Wam, że no to jest tak
cudowne, tak ułatwia życie. Jeśli oczywiście chcę mieć te włosy idealnie proste, muszę je doprostować, więc nie mówię, że to są po prostu, wiecie, druty, ale to jest ogromne odkrycie i muszę przyznać, że no, dałam się rozpieścić przez ten produkt i polecam go całym sercem. Czas na ten dział inne, już kończymy powoli. Choć myślę, że to będą takie grubsze sprawy, te rzeczy z działu inne, bo pierwsza rzecz to jest coś, o czym miałam powiedzieć od strasznie dawna. I nie wiem, czy to będzie ten odcinek, w którym rzeczywiście zgłębię temat, ale chodzi o platformę, która nazywa się 2B Magnetic. Ja już od ponad roku mówiłam Wam o takiej laleczce. Co? Co ja powiedziałam? Chciałam powiedzieć babeczce. Albo lasce, i wyszło laleczce, ale ja tak nie mówię nigdy, nie, o takiej babeczce, która nazywa się Lacey Phillips. Jest to dziewczyna, kobieta, 35-letnia, która ma taką platformę 2B Magnetic. Ona zajmuje się nowoczesną manifestacją, opartą o psychologię, o neuroplastyczność mózgu i o pracę z energią. I jeżeli to brzmi dla Was dziwnie, to po prostu, nie wiem, włączcie czajnik, jak to mówię. Ale ja zainteresowałam się jej osobą już jakiś czas temu, parę lat temu, myślę, że ze 3 lata temu jak nic, słuchałam przez długi czas jej podcastu i dopiero zainteresowała mnie jej praca na tyle, żeby się w to wgłębić, kiedy poszłam na jej spotkanie w San Francisco, na jej spotkanie z interesantami, gdzie ona po prostu mnie urzekła. Chodzi generalnie o to, że dla tych, którzy nie wiedzą, manifestacja polega na tym, że teoretycznie my możemy sobie zmaterializować wszystko, o czym marzymy. Ja w to głęboko wierzę. Tylko, że zamiast robić sobie moodboardy i zachowywać się tak, jakbyśmy już byli milionerami i sobie wycinać z gazet Mercedesy, to Lacey mówi o tym, że po prostu my cały czas manifestujemy naszą podświadomością wszystko, co nam się przytrafia, tylko i mamy władzę nad tym, aby to zmienić poprzez pracę z naszymi traumami, z naszymi różnego rodzaju blokadami, które pojawiły się w naszej głowie, w naszej podświadomości na przestrzeni naszego życia. Wszystkie programy, które mamy w swojej głowie, to są doświadczenia i rzeczy, obserwacje, których byliśmy częścią jako dzieci, czyli my od 0 do 7 lat tak naprawdę jesteśmy jak gąbka, chłoniemy wszystko, co dzieje się wokół nas, zazwyczaj ze strony naszych opiekunów i to staje się dla nas takim kodeksem życia i potem my jako dorośli w relacjach, w pracy, w różnego innego rodzaju sferach życia po prostu działamy na podstawie tego, czego się nauczyliśmy, co wchłonęliśmy jako dzieci i dzięki takim programom, jak właśnie jej program, możemy przyjrzeć się temu, co powoduje różnego rodzaju blokady i frustracje w naszym życiu i dzięki neuroplastyczności mózgu, dzięki takim najbardziej nowoczesnym technikom psychologicznym możemy po prostu to zmienić. Więc jeżeli uważacie teraz, że wstąpiłam do sekty, to wybaczcie, bo nie wiem, nie umiem tego dobrze opisywać. Trochę o tym mówiłam jako gościni podcastu u Kamy Wojtkiewicz i mam nadzieję, że może tam to wyszło jakoś jaśniej. Chciałam to bardzo streścić, jednak ja bym potraktowała korzystanie z tych warsztatów trochę jak terapię. Nie powiem, że jest to równoznaczne z psychoterapią, ale techniki, które są tam zawarte, są często bardzo podobne. Dużo znajdziemy tam pisania, właśnie journalingu, sporo medytacji też w połączeniu z takimi technikami hipnozy, które mają nam pozwolić jakby przywołać wspomnienia i rzeczywiście dogrzebać się, mówiąc kolokwialnie, do różnego rodzaju wspomnień i traum. Po więcej zapraszam Was naprawdę do Lacey, podlinkuję Wam wszystko, natomiast ja po raz pierwszy zrobiłam warsztaty z nią przez internet właśnie na tej platformie w zeszłym roku i teraz po pół roku znalazłam czas właśnie wiosną, aby zgłębić kolejne tematy. Mogę Wam powiedzieć, choć jest to bardzo osobiste, że wcześniej zrobiłam z nią warsztat Unblock Inner Child, właśnie skupiający się na naszym dzieciństwie, co jest tutaj jasnym połączeniem, powiązaniem z technikami psychoterapeutycznymi. Zrobiłam bardzo trudny warsztat o nazwie Shadow, czyli praca ze swoim cieniem. Nasz cień jest to część nas, którą każdy z nas posiada, którą my wypieramy, której my w sobie nie akceptujemy. Są to te rzeczy, które chcieliśmy zakopać najbardziej, nasze największe kompleksy. No a niestety
aby w pełni poczuć się szczęście i rozwijać się jako człowiek, jako partner w relacjach, musimy się z tym cieniem zapoznać, co jest bardzo, bardzo trudne. Zrobiłam też warsztat Unblock Love i Unblock Money. Co ciekawe, właśnie kwestia pieniędzy i relacji jest bardzo, bardzo do siebie podobna. Ale po więcej akurat o tym, to Was zaproszę do podcastu o właśnie relacji z pieniędzmi, też z Asią Łużyńską, bo w ogóle Asia zajmuje się podobnymi rzeczami co Lacey, więc jeżeli chcecie polskojęzycznej manifestacji, to leźcie do Asi. Natomiast no, ja jestem po prostu psychofanką Lacey. To jest jakby jedna z niewielu, mogę powiedzieć, jedyna osoba ze świata internetowego, którą ja uwielbiam, podziwiam i mogę spokojnie powiedzieć, że ona zmieniła moje życie. Naprawdę, ona zmieniła moje życie, dzięki niej nauczyłam się o sobie bardzo dużo i poprawiłam swoją relację ze sobą, poprawiłam swoją samoświadomość i naprawdę podwyższyłam swój komfort życia autentycznie, bo aż nie mam słów, naprawdę, to do czego doszłam, to na co mogłam też sobie pozwolić czasowo dzięki temu, że mieliśmy w dużej mierze przestrzeń na to, żeby troszeczkę bardziej podróżować sobie w głąb siebie, kiedy wiele atrakcji było zablokowanych. Tak, zdecydowanie To Be Magnetic to jest ogromny, ogromny ulubieniec, ogromne odkrycie roku, coś, co niesamowicie, niesamowicie odmieniło moje życie w 2019 i w 2020. Więc jeżeli to, o czym mówię, brzmi dla Was w jakikolwiek sposób z sensem i ciekawie, to polecam, ale zacznijcie sobie od słuchania podcastu, czyli od podcastu Expanded. No, jestem bardzo ciekawa, jak brzmiał ten wywód, ale kończymy z tymi ezoterycznymi dyrdymałami. Nie no, żartuję, uważam, że to są super tematy. I kolejną rzeczą, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest test Gallupa. Test Gallupa, o którym w świecie takim właśnie self-helpowym mówi się sporo, to jest test na talenty. Otóż wymyślono na podstawie badań naukowych, że człowiek posiada chyba 34 talenty, każdy z nas je posiada, ale każdy z nas ma je w innej konfiguracji. I dzięki temu, że możemy wypełnić test Gallupa, w którym odpowiadamy chyba na 90 pytań, bardzo randomowych, bardzo różnych, pytań rzędu wolisz mówić czy myśleć i zaznaczasz na skali skrajnie od lewej do skrajnie do prawej, mamy 6 chyba takich punktów na osi, zaznaczamy najbardziej sensowną dla nas odpowiedź, mamy na to kilka sekund, więc tutaj chodzi o pierwszą myśl, wykonujemy ten test raz i on jest absolutnie nieomylny. W sensie to jest test naprawdę bardzo dokładny, nie można tutaj za wiele kombinować, robiąc go i jest adekwatny niezmiernie, bo wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, które go zrobiły, są nim zachwycone, wliczając w to mnie. Więc test Gallupa pokazuje nam, jakie są nasze talenty, nasze mocne strony, w jaki sposób możemy je wykorzystać, w jaki sposób możemy też popracować nad swoimi wadami, które mogą wynikać z posiadania tych cech, ale przede wszystkim jest to niesamowite narzędzie do samopoznania. Dla mnie było to po prostu przeodkrywcze. To, czego dowiedziałam się z tego testu. Była to dla mnie też bardzo wzruszająca historia. To jest w ogóle test, który mi kupiła moja przyjaciółka Justyna Owsiana. Kiedy byłam u niej w maju, bardzo chciała, żebym zrobiła ten test. Ja zrobiłam ten test i byłam zszokowana wynikiem, bo powiem Wam, że nie zdawałam sobie sprawy, w jak słabej formie jest moja samoocena, powiem tak, bo ja nie mogłam uwierzyć z tego, co wyszło z tego testu na plus. Ale po wczytaniu się zrozumiałam, że rzeczywiście to chyba jestem ja. Tylko trzeba te talenty też umieć dostrzec. Także wow, powiem Wam, że tyle, ile nauczyłam się o sobie, o tym, jak działam w relacjach, o tym, co mogło mi nie wyjść w komunikacji z ludźmi, o tym, w co warto iść od strony zawodowej, co warto delegować, to naprawdę otworzyło mi oczy i polecam każdemu. Ja mam zrobiony taki test pełen. Można mieć też wersję mini z 5 głównymi talentami, ale polecam Wam ten pełny test. Polecam Wam przeczytać cały raport, ale jeszcze bardziej Wam polecam sobie ten test z kimś omówić, z jakimś trenerem właśnie Gallupa, bo wtedy wszystko będzie dla Was jasne, bo ta osoba też wyjaśni Wam dynamikę między różnymi cechami. Także coś niesamowitego. Polecam całym sercem. I na sam koniec tych moich ulubieńców chciałam tylko powiedzieć Wam o podróży roku i jestem prawdopodobnie mało obiektywna, choć kto może być obiektywny, oceniając swoje własne podróże? Da. Jestem nieobiektywna, gdyż dopiero co ta podróż się skończyła, ale to była podróż
podróż życia, podróż spontaniczna, podróż wyjątkowa, podróż niesamowicie przepełniona wdzięcznością z uwagi na okoliczności, w jakich mi się przytrafiła, bo jest to oczywiście podróż na Teneryfę, której nie planowałam, która wydarzyła się niemalże z dnia na dzień, która trwała bardzo długo, bo prawie 4 tygodnie, która umiliła mi ten listopadowo-grudniowy, ponury czas, który miałam spędzić w Polsce, a spędziłam go we wspaniałym towarzystwie cudownych osób na Teneryfie, gdzie było pięknie, słonecznie, ciepło, były najcudowniejsze widoki, był czas dla siebie, była joga, była medytacja, było pyszne jedzenie, było zwiedzanie, było odrobina pracy, ale przede wszystkim dużo wspaniałych interakcji i świetnej zabawy oraz relaksu. Także jest to ogromny, ogromny highlight. Ja nie sądziłam, że Teneryfa jest tak pięknym miejscem. Mówię to z dużą dozą pokory, ponieważ ja oczywiście tak zawsze chciałam być jak najdalej i zwiedzać wszystko, co egzotyczne. I mnie szczególnie Wyspy Kanaryjskie nie ekscytowały, szczególnie, że byłam na Gran Canaria przez całe 2 dni. To też był świetny pomysł kiedyś. I zupełnie mnie nie ciągnęło w tamte rejony, a Teneryfa jest tak pięknym i różnorodnym miejscem, gdzie znajdziecie 4 pory roku jednego dnia i 10 różnych kontynentów i nawet widoki jak z innej planety. Także to było coś wspaniałego, no ale przy okazji, tak jak mówię, spędzić czas w gronie cudownych ludzi w czasach izolacji to był ogromny przywilej i jestem za niego bardzo, bardzo wdzięczna. Tym sposobem, moi drodzy, mamy prawie 50 minut nagrania i dopiero zaczynamy drugą część, więc to będzie długi odcinek, wyjątkowy, wyjątkowy odcinek noworoczny, specjalnie dla Was opóźniony. Ale jednak chciałam Wam powiedzieć o moich postanowieniach noworocznych. Generalnie ja od wielu lat robię postanowienia noworoczne. Pytanie, czy się do nich stosuję, to już jest osobna kwestia, ale staram się i wydaje mi się, że całkiem nieźle poszło mi, jeżeli chodzi o postanowienia z zeszłego roku, ponieważ kluczowe w stawianiu sobie postanowień jest to, że po pierwsze to są naprawdę nasze chęci i pragnienia. Że to nie są cudze pragnienia, że to nie są jakieś nasze wyobrażenia o sobie, tylko to są rzeczy, które my z głębi serca, z głębi duszy chcemy dla siebie. Chcemy, żeby one w naszym życiu z jakiegoś powodu zaistniały. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz jest taka, że to muszą być sprawy realistyczne. Bo jeżeli ja otwieram swoją firmę i postanowię sobie, że w tym roku zarobię 10 milionów, no to super. Możliwe, że to naprawdę jest potrzeba naszej duszy i nasza chęć, ale jest to mało realistyczne, więc tak jak to było w podcaście z Magdą Hajkiewicz właśnie o właśnie o postanowieniach noworocznych i wprowadzaniu zdrowych nawyków, to muszą być rzeczy do osiągnięcia, bo inaczej my się zaraz zniechęcimy. Także taki tam coachingowy wstęp. I dla mnie to, co jest ważne, powiem Wam szczerze, troszkę kłamie, bo to jest ważne dla mnie od niedawna, ponieważ zainspirowała mnie do tego moja przyjaciółka, Kart, która i jak jakieś tysiące lub miliony innych osób, robią sobie, nadają każdemu rokowi jakieś słowo przewodnie. Może to być całe zdanie przewodnie, ale może to być słowo przewodnie, czyli taką jakby mantrę, takie postanowienie, które będzie nam przyświecało, taką intencję. O, intencję. I ja w zeszłym roku miałam intencję self-care, ponieważ mówiąc bardzo bezpośrednio, doszłam do tego, że dużo mówię o dbaniu o siebie i o wellnessie, a przez dość chaotyczne życie, jakie prowadziłam może nawet bardziej, nie czułam, że jestem dostatecznie dobrą wizytówką tego, o czym mówię. I postanowiłam, że w tym roku będę absolutnie żyła tymi wszystkimi praktykami, które mnie interesują i wprowadzę te wszystkie rytuały do swojego życia i będę dbała dla siebie, dla samego dbania o siebie, bo jestem tego warta, hołk. I udało się. Jestem z siebie bardzo dumna. Naprawdę te wszystkie rzeczy, które chciałam mieć w swojej codzienności, znalazły się w niej na dobre, stały się nawykami i nie ulega wątpliwości, że to będzie dłuższa relacja. Także cieszę się. Natomiast przechodząc już do tego słynnego 2021, którego jestem bardzo ciekawa, to moim słowem klucz na ten rok jest proces. I nie chodzi o proces kawki, chodzi o robienie rzeczy dla samego ich robienia. Jestem człowiekiem, tutaj troszeczkę odnosząc się do talentów Gallupa, kto robił ten wie, jestem troszeczkę achieverem, czyli osobą, która lubi osiągać, osobą, która przez dużą część swojego życia skupiała się na tym, co już zrobiłam, co mi wyszło, co się udało odhaczyć, więc bardzo często w wielu, 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 wielu dziedzinach mojego życia skupiałam się na tym wyniku, na tym celu. I dopiero teraz dojrzałam do tego, że najważniejsza jest ta podróż, najważniejszy jest ten proces. Choć wiedziałam to od bardzo dawna, to nie umiałam w sobie znaleźć tej przyjemności z
z zrobienia, spróbowania, z nieoczekiwania efektu. I wydaje mi się, że to też wynika z tego, że moja relacja ze mną bardzo się poprawiła i dorosłam właśnie do tego, że zasługuję na to, żeby o siebie dbać. I teraz wiem, że jestem tak samo wartościową osobą, czy osiągnę daną rzecz, czy nie. I to, co jest najważniejsze, to to, czego nauczy mnie i jakie doznania będę miała podczas próbowania jakiejś rzeczy. Także proces, obecność i cieszenie się tym, co robię dla samego robienia jest dla mnie, będzie dla mnie, myślę, sporym wyzwaniem, no ale ja już wiem, chciałam powiedzieć, że miałam tak na przykład z książkami, że czytałam książkę i cieszyłam się, że ją przeczytałam, a samo czytanie zrobiło mi w ogóle frajdy. Tylko miałam, przeczytałam kolejną książkę. A teraz wiem, że każde zdanie jest ważne. Można ją przerwać, można przeczytać od nowa, można zrobić notatki i zastanowić się, jaką wartość wniosła do Twojego życia treść tej książki, a nie jaką wartość wniosło to, że masz na koncie kolejną książkę i jesteś taka oczytana. Słabe, co? Słabe. Więc łapię się na tym cały czas, na jakichś nowych takich pułapkach mojej głowy. Ale grunt to dostrzec błąd i próbować jakoś sobie z tym poradzić. Dobra, czas na moje postanowienia. Bardzo lubię postanowienia, bo to jest zawsze jakieś nowe wyzwanie. Lubię czystą kartę, lubię nowe początki. I to też jest rodzaj filmu, który wrzucałam na YouTube'a, ale teraz mogę też powiedzieć już, jeżeli dotrwaliście do tej 53 minuty, to jest mi bardzo miło, bo ja postanowiłam w tym roku trochę przystopować i na jakiś czas zrobić sobie przerwę od YouTube'a, natomiast jest wiele form, które lubiłam i właśnie jedną z nich były też postanowienia noworoczne, które były moją tradycją, także postanowiłam też przemycić je tutaj. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym zrobić w tym roku, jest powrót do gry na pianinie. Wydaje mi się, że mówiłam o tym przez ostatnie 5 właśnie filmów, rok po roku, o postanowieniach noworocznych, ale tym razem czuję, że bardzo brakuje mi muzyki. Grałam kiedyś na gitarze, grałam na pianinie, chodziłam na lekcje śpiewu i bardzo chciałabym zapisać się na zajęcia z pianina i mam nadzieję, że będę konsekwentna. Zaczynam od takich bardziej trywialnych rzeczy, więc druga rzecz, którą postanowiłam zrobić, to będzie, uwaga, rozciągnięcie tyłów nóg. Brzmi to bardzo ciekawie, ale ja jestem osobą dosyć aktywną i wysportowaną i potrafię zrobić dużo figur bez przygotowania, natomiast mam tak maksymalnie nierozciągnięte tyły nóg, że nie potrafię usiąść w siedzie prostym z wyprostowanymi plecami. Tutaj może też mieć swój wkład w to moja skolioza, ale abstrahując od tego, po prostu muszę systematycznie się rozciągać. Musi mi się zachcieć to robić, także trzymajcie kciuki. Kolejna rzecz, uwaga, to jest lepsze sprzątanie. Ja jestem osobą, która nie ma nigdy bałaganu. Bardzo lubię mieć ułożone rzeczy. Nie jestem w ogóle pedantką, w ogóle, ale lubię mieć ułożone szafki, w szafkach, na szafkach. Nie może być nieładu. Też jestem z domu, w którym nie było nieporządku. Ale nie lubię sprzątania, tak zwanego deep clean. Dla mnie mycie kuchni czy łazienki, czy mycie podłóg, czy ścieranie kurzy brzmi jak największy koszmar na ziemi. W związku z tym postanowiłam, że się z tą czynnością troszeczkę zaprzyjaźnię, szczególnie, że tego rodzaju działania mają często taką funkcję wręcz terapeutyczną, medytacyjną, pozwalają nam trochę odciąć głowę, plus ja uważam w ogóle, że w takim świecie zestresowanym, gdzie wszystko buzuje w naszych umysłach i mamy milion myśli, to taka praca u podstaw naprawdę człowieka potrafi do pionu ustawić, przywrócić. Także postanowiłam lepiej dbać o porządek. Tak, lepiej dbać o porządek na takim poziomie mycia rzeczy. Także tutaj proszę TMI z mojej strony. Co ja tu mam? A, kolejna rzecz. To jest bardzo ważna dla mnie rzecz. To jest bycie bardziej solidnym w komunikacji. Nie wiem, czy są wśród Was takie osoby, ale ja mam to do tego, że ja często zakładam, co druga osoba myśli lub co druga osoba zrozumiała z tego, o czym rozmawialiśmy, co prowadzi do dużych problemów, ponieważ mi się wydaje, że powiedziałam coś w jasny sposób, potem się okazuje, że jednak nie i na przykład się z kimś umówiłam, ale potem, kiedy sprawdzam, to ta osoba jakby nie wcale nie odebrała tego w taki sposób, jak ja myślałam, ona się wtedy ze mną nie umówiła, albo ja założyłam, że się spotkamy rano, więc zaplanowałam to na 9, a dla tej osoby rano to jest 11, tylko że nikt tego nie sprecyzował. Taki przykład podam bardzo spontanicznie. Więc moim dużym celem będzie to, aby upewniać się, że komunikat wysłany przeze mnie został zrozumiany przez drugą osobę, aby uniknąć po prostu zbędnych konfliktów i nieporozumień, niedomówień. Nie zakładać po prostu, że coś jest tak, jak mi się wydaje. Kolejna rzecz,
bardzo, bardziej już taka osobista i tak, mocno wrażliwa i to jest kwestia tego, w jaki sposób mówię do siebie. O tym też się sporo mówi, o tym, w jaki sposób rozmawiamy ze sobą, jakich słów używamy. I ja złapałam się na tym i złapało się na tym wielu moich znajomych, którzy spędzali ze mną czas, moich bliskich, mojej rodziny, że ja mam taki odruch, że często w żartach mówię, o, jestem głupia, ale jestem debilem, ale jestem tępa. I dopiero kiedy usłyszałam to właśnie od moich przyjaciół, od mojej mamy, zwróciłam uwagę na to, że hej, ja jestem dla siebie super niemiła. I czytając o tym któregoś razu artykuł, uświadomiłam sobie, że to jest obrazem średniej relacji ze sobą, bo jeżeli jestem swoją przyjaciółką, to czemu tak do siebie mówię? Czy powiedziałabym tak do swojej przyjaciółki, kiedy, nie wiem, nie zamknie drzwi do samochodu? Powiedziałabym, a jesteś debilem? No nie, stwierdziłabym, dobra, nie zamknęłaś drzwi do samochodu. Właśnie uważna przez chwilę. Więc moim dużym postanowieniem jest obserwowanie tego, jak się do siebie zwracam i ograniczenie właśnie tak zwanej negative self-talk. I na sam koniec, moi drodzy, moim postanowieniem jest od 1 stycznia wypełnianie codziennika. Jak wiecie lub nie, jestem współautorką codziennika, czyli wyjątkowego notesu książki, która powstała, którą stworzyłam wraz z Małgosią Majewską-Tomasik, moją przyjaciółką, psychoterapeutką. I są to pytania, jest to 365 pytań na każdy dzień roku, codziennie inne, opartych o psychoterapię i coaching, która ma na celu właśnie skłonienie nas do autorefleksji, na rozmowę ze sobą, która ma mieć działanie ala terapeutyczne, choć oczywiście nie zastąpi nam psychoterapii, ale ma na celu poprawić naszą relację ze sobą, sprawić, że poznamy lepiej siebie, zrozumiemy to, jakie są nasze potrzeby, polubimy siebie bardziej i będziemy gotowi iść do przodu i realizować kolejne cele. I choć jestem współtwórczynią tego dzieła, to nigdy nie wypełniłam go pytanie za pytaniem, tak jak wszyscy nasi klienci, uczestnicy. I poczułam to bardzo silnie parę tygodni temu, że ja chcę to zrobić, że ja chcę podjąć to wyzwanie. Mówię wyzwanie, dlatego że to są trudne pytania. To są pytania, których sobie często nie chcemy zadać. To są pytania, które wymagają pokory, bezbronności, autorefleksji, czasami nostalgii. I zrozumiałam, że jestem na to teraz gotowa. Także mam ze sobą jeszcze fizyczny egzemplarz codziennika, ale dla wszystkich osób, które chciałyby podjąć to wyzwanie ze mną, zapraszam Was do odwiedzenia mojej strony karolinasobańska.com/sklep. Tam możecie kupić codziennik w wersji elektronicznej, e-bookowej. Możecie go wypełniać na iPadzie, możecie go wypełniać w osobnym notesie, tak by było najlepiej, w osobnym notesie, bo pisanie ręczne jest bardzo ważne. I zachęcam Was do tego, abyście razem ze mną od 1 stycznia po prostu wypełnili codziennik, jeżeli czujecie, że to jest coś dla Was. I teraz mam specjalny komunikat dla wszystkich osób, które słuchają podcastu. Jak wiecie, my nie robimy promocji na naszym sklepie, znaczy ja nie robię promocji w moim sklepie internetowym, ale specjalnie dla tych, którzy zostali do tej godziny nagrania, które chciały przetestować codziennik, które chciałyby razem ze mną go wypełniać, mam dla Was zniżkę 10% właśnie na hasło proces, bo liczy się proces, liczy się ta droga, to odkrywanie, także zostawiam Wam link oczywiście w opisie. Ja zaczynam 1 stycznia i mam nadzieję, że Wy ze mną. I przy okazji, bo już kończę ten podcast solowy, chciałam powiedzieć, że szykuje się dużo fajnych rzeczy, bo w ogóle od stycznia mamy Veganuary, czyli to jest miesiąc, gdzie wiele osób próbuje diety roślinnej, czyli Vegan January. Jest oczywiście w moim programie dużo odcinków na temat weganizmu, które zachęcają do weganizmu, tłumaczą, jak to zrobić z głową i tak dalej. Wszystko Wam podlinkuję, bo jest dużo tych materiałów od każdej strony kulinarnej, dietetycznej, zdrowotnej, etycznej, środowiskowej. I chciałam Wam powiedzieć, że możecie w styczniu zakupić mojego e-booka z przepisami roślinnymi, wiedząc, że 10% ze sprzedaży wszystkich e-booków będzie szło dla Stowarzyszenia Otwarte Klatki dla Zwierzaków. I w ogóle to też jest komunikat, o którym będę więcej mówić, ale
przez cały rok, co miesiąc 10% ze sprzedaży moich produktów elektronicznych będzie szło na jakiś inny cel charytatywny, o czym będę ogłaszała na początku miesiąca lub pod koniec poprzedniego miesiąca. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. W każdym razie styczeń dla otwartych klatek, bo mamy wegański styczeń, czyli Veganuary. Także mam nadzieję, że jeżeli się zastanawiacie nad zakupem, to Was zachęci. Ja też o tym mówię często na początku odcinków, że w ogóle jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to zachęcam Was do kupowania w moim sklepie, bo jest to dla mnie ogromne wsparcie i jest mi bardzo, bardzo miło. To też napędza podcast, bo chciałabym go robić oczywiście jak dłużej. Moi drodzy, nie sądziłam, że ten podsumowujący odcinek będzie tak długo trwał. Udało mi się go nagrać bez cięć, więc jestem z siebie bardzo dumna. Pies trochę poszczekał, trochę mi tutaj powył pod drzwiami, ale ja już kończę, więc lecę do mojego kropka. Na koniec chciałabym Wam bardzo podziękować za słuchanie mojego podcastu w tym roku. Jestem... No, za nie mówiłam, jak słychać, jak wiele osób słucha podcastu, jak dużą popularnością cieszy się, więc tym bardziej w ogóle też, że będzie mi super miło, jak go ocenicie na Spotify, w aplikacji podcasty, jeżeli macie iPhony, bo tam można wystawić mu odpowiednią liczbę gwiazdek, napisać kilka słów recenzji i wtedy ten podcast jest promowany i idzie jeszcze dalej. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale też ja po prostu żyję tymi tematami. Głęboko wierzę w to, że trzeba na nie rozmawiać i chciałabym, żeby tych odcinków było coraz więcej, coraz ciekawsze i też jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że coraz więcej osób też chce odwiedzać podcast. Znaczy nigdy nie miałam z tym problemu, bo zawsze miałam wspaniałych gości, ale to jest coś wspaniałego, że mogę poznawać tylu niesamowitych ludzi i mogę dzielić się z Wami ich mądrością poprzez te nasze rozmowy, które jeżeli mnie słuchacie, znaczy, że lubicie. Także bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ja mam nadzieję, że to był dla Was okej rok. Nie mówię, że to był dobry rok, ale to był rok, z którego każdy z nas coś mógł wynieść. Wierzę w to naprawdę całym sercem. I życzę Wam, żeby ten nadchodzący 2021 rok był rokiem przełomowym. Był rokiem, kiedy Wy będziecie szczęśliwi, szczęśliwsi, z którego wyniesiecie dużo lekcji, ale będziecie przede wszystkim cieszyć się każdym dniem, bo każdy dzień uważam jest bardzo, bardzo cenny i każdy dzień jest jak taki początek nowego roku, kiedy to my możemy zdecydować, co z tym naszym pięknym życiem zrobimy. Także życzę Wam cudownego, cudownego nowego roku. Odpoczywajcie jeszcze na tym przełomie i w tym okresie poświątecznym. Słyszymy się za tydzień. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.